Przechodzimy dalej. Misja druga. Po zwycięstwie w Czeli wróg wycofał się do zamku w mieście Got. Ta forteca jest bardzo dobrze chroniona, więc będziemy musieli użyć wszelkich dostępnych środków, aby ją zdobyć. Zbuduj osadę, która stawi czoła podjazdom wroga. Pamiętaj o dobrym zabezpieczeniu osady podczas ataków, ponieważ wróg czyha na sposobność uzyskania przewagi liczebnej. Każdy błąd może cię wiele kosztować. No to idziemy sobie powolutku. Tych misji jest chyba 10 albo 11. Nie jestem pewny do końca. Ale tak czy siak. Ruszamy sobie troszkę tutaj. Odkryć terenu. Przynajmniej jakąś część. Bo za chwilkę będziemy musieli taki mały atak przeprowadzić. Ale myślę, że spokojnie dam sobie radę. Bo powinna zaraz wiadomość przyjść. Dokładnie. Tutaj nam się osłonił teren, kawałek terenu. I mamy informację o tym, że nasi zwiadowcy odkryli w pobliżu spichlerz chroniony przez niewielki oddział wroga. Prawdopodobnie znajdują się tam użyteczne materiały. Więc my naszym oddziałem powinniśmy sobie dać radę spokojnie. Zobaczmy, co tutaj na nas czyha. Aha, ja ich tutaj nie mogę tak wybawić. Kiepsko. Tutaj sobie tak, wiecie, chytrze użyję. O kurczę, słabo to wyszło. Powiem wam, że ja takich strat nie miałem przed poprzednim razem. Zrobiłem sobie tak, że po prostu spróbuję jakoś, wiecie, wabić tych, właśnie mniej więcej w ten sposób, tych labarników. A tutaj ta konna jazda, chciałbym, żeby ciężka moja jazda zajeść tymi łucznikami tą lekką jazdą. I wtedy ten bilans wygląda bardzo przyzwoicie, bym powiedział. I dzięki temu zrobiliśmy ten spichlerz, który ma dosyć sporo surowców, takich, no wiecie, potrzebnych nam bardzo. Bo na tej mapie nie ma złota i mamy tutaj 220 tych rud złota, którą będziemy mogli przytopić, bo mamy węgiel i będziemy mogli mieć z tego monety. Bo na stat mamy tylko 110 sztuk złota, więc to nie jest dużo. Znaczy, tych kufrów. Król przysłał kilku żołnierzy do obrony osady. Aha, i tutaj jeszcze jest taka informacja, że po prostu tutaj jakieś takie dodatkowe jednostki nam zostały wysłane. A, przepraszam bardzo, pomyliłem się. Tutaj mamy małą kupeczkę złota, której wcześniej grając nie zauważyłem. Więc jest w miarę okej. Dobra, prowadzimy sobie drogę dalej. Na razie się wstrzymam z czym ja się wstrzymam? Z budowaniem gospody, bo nie jest mi ona tak od razu potrzebna, bo no, w miarę są wytrzymali ci pomocnicy, więc wybuduję sobie na spokojnie te budynki, znaczy te ważniejsze budynki, czyli kamieniołomy i chatki drwala. Tutaj sobie jeszcze teren sobie przejrzę. Mamy dosyć sporo żelaza. Te góry są dosyć, wydaje mi się, spore. Tutaj, ja wiem, z 200 żelaza chyba jest na pewno. Powyżej 200 bym ocenił. Tak więc to nie jest źle. Róbcie tutaj dróżkę, szybko, nie można tak się obijać. I robimy dużo. Kamieniołomów. Mam nadzieję, że 4 dadzą radę. Na pewno dadzą radę. I tutaj też mamy górkę taką ładną, żelaza. Myślę, że też powyżej 200. Tutaj jest 130 bym ocenił, a tu jest też za 130. To myślę, że nawet mamy, myślę, że za 300 złota, nie, 300 żelaza w tej górze i w tej. 600 myślę spokojnie, to jest dosyć sporo. Myślę, że ta forteca, znaczy ta forteca, nie wiem, sprawia wrażenie dużej. Ja nie patrzyłem na te mapy, bo w ogóle z edytora nie da się przeglądać kampanii. Musiałbym przerzucić te mapy do pojedynczych misji, ale tego nie chciało mi się robić osobiście, tak szczerze. Myślę, że... O, pięknie! Kamyk stracony. Tutaj mamy wejście do tej fortecy całej. Ogólnie wygląda na to, że jest ona dosyć mocno strzeżona. Nie wiem, kiedy nastąpi atak pierwszy wroga. Przypuszczam, że
No to, że do godziny jesteśmy chyba bezpieczni, tak myślę, tylko że trzeba się rozbudować gdzieś w tym kierunku tutaj. Musimy się połączyć z tym spichlerzem. No i ogólnie tutaj mamy oczywiście te surowce ważne, tak? Żelaza i no i węgla dosyć spore. Tutaj jest mała kubka jeszcze, ale no ona aż tak chyba, no takie znaczenie nie ma. Jak potem nam się skończą surowce, to potem się to wybuduje. Jeśli stracę konika, to po prostu wczytam. Ale no na szczęście udało się bez strat. O, dobra. Wykrakałem. Padł ofiarą. Minutkę wczytałem, dużo straciłem. Tak, straciłem po prostu gospodę. No spoko. Jeszcze raz chciałem sobie to odkryć. Chociaż te mury tak widzieć. O, chociaż troszkę. Jak to wszystko tutaj wygląda. No jak widzicie, no. Dużo guszników ma na murach gość. Czyli ta cała północna część to w sumie pewnie jest forteca. Zakładam się, że to jest ogromne miasto. Ale my też myślę, wybudujemy spore. No czy tutaj mam dużo drzewa. Tutaj będą na pewno same leśniczówki. Najwyżej potem się podbijemy tutaj pod tą górę, żeby złoto wydobywać. Jeśli nam się skończy to ze spichlerza. Ale mam nadzieję, że wystarczy nam to, co mamy. I obejdzie się bez tego, bo. No cóż. Nie planuję, żeby to była aż tak ciężka misja, chociaż no. Po pierwszej mapce. No nie wiem, czego się spodziewać tak naprawdę. Mam nadzieję, że nam wystarczy wojska na jakąś ewentualną obronę. Jakiś pierwszy atak wroga. Że on nie będzie jakiś taki, wiecie, naprawdę ciężki, tylko że na spokojnie sobie damy radę tutaj jakoś poradzić z wrogiem. Muszę tutaj uważać na ilość drewna. Dlatego na ten moment sobie postawię, no, będę dosyć uważał z leśniczówkami, bo nie chciałbym stracić całego drewna na nich, a jeszcze potrzebuję przecież tartak zbudować, więc na razie sobie powiększę ileś tych pomysłów budowniczych, ale no zbytnio tutaj się będą się poczekać chwilkę po prostu, aż ten tartak buduje. Ja myślę, że na trzy leśniczówki mi trzy na razie starczy i na tartak, więc z nich tak to wygląda. Powinno starczyć, bo na ile? Tak, na jeden leśniczówkę idzie 9. Spokojnie, wystarczy wszystkiego. Tutaj myślę, że będą. Znaczy właśnie, gdzie tutaj wbudować jakieś sobie, wiecie, jedzonko? Tutaj będą chyba w tym miejscu gdzieś. Zrobię te całe gospodarstwa. A gdzieś tutaj, no na północy, myślę, że może jakiś ten ciężki przemysł ruszy. Bo tak, w ogóle się zastanawiam, czy iść w lekkie oddziały. Dlaczego? Bo. Dobra, nie będzie tak. No, dwie się zmieszczą. Ponieważ tutaj mówiliśmy, to chyba możemy zbudować aż 4 kopalnie żelaza. Znaczy, nie no, chyba 3 tylko. To wciąż tak średnio, ale. Chciałbym pójść w te gospodarstwa, zbudować ich mniej i produkować chleby tym razem, bo chleby dadzą mi trochę więcej jedzenia. I łatwiej będziemy się z nich utrzymać, niż idąc na samych chlebach i kiełbasach. A bardziej się skupić wtedy na większej ilości tych hut. Z tym, że wcześniej musiałbym wybudować te kopalnie żelaza, żeby one tutaj mi, wiecie, no, robiły te zapasy, gromadziły troszkę. Zobaczymy, zobaczymy. Może teraz się od razu skupię na budowaniu drogi pod te kopalnie. Tutaj mógłbym zrobić leśniczówkę. O, w tym miejscu na przykład. Geniusz po prostu. Aha, tutaj drogi nie doprowadziłem, no widzicie. Ja się zastanawiam właśnie, czemu oni tego nie budują. A tu proszę, taki myk. W sumie dobrze, bo widzicie, postawiłem od razu dwa tartaki, co było głupie trochę z mojej strony, bo po prostu zaczęliby nosić pewnie drewno do dwóch i by podzielili to drewno tak, że po prostu nie miałbym żadnej, nie zbudowałbym, żadnego tartaku bym nie zbudował. Więc w sumie dobry myk, że to żadnej drogi nie postawiłem. Dobra, może z 4 pochodników budowniczych jeszcze dorekrutuję. Jakoś powoli tę drogę zacznę tutaj prowadzić. Tutaj da się zrobić taką dwupasmówkę, więc spoko. Widzicie,
co nawet nie wiem, czy na razie nie przejść tutaj niżej. O, teraz tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Niech na razie tak wszystko to budują. Się potem rozplanuje dalej to wszystko. Trzeba jakoś tak się rozsądnie, myślę, no tutaj wybudować. Żeby w miarę te jednostki szybko zacząć robić, to ciężkie. Myślę, że nie chciałbym się jakoś tak rozdrabniać. Chciałbym mało wojska zrobić, ale takiego, wiecie, jakościowego. Myślę, że jest możliwe. Dobra, i na razie to tyle z drogi. Niech oni mi wybudują te leśniczówki, bo brakuje mi troszkę drewna, takie mam wrażenie. Znaczy, nie mam takie wrażenie, jakie są prawdę. No, zapasów jedzenia mam dosyć sporo, szczególnie mięto to wino i jakąś taką przyzwoitą ilość ryb na start mamy, więc to jest w miarę pocieszające. Tutaj się nie zbuduje. Dobra, to mamy w tym miejscu dwie kopalnie. To dobrze. Tak będzie super. Wybudują to wszystko. No i dobra, mamy spokój chyba na razie z drzewem, tak myślę, bo no to jest po prostu dużo drzewek, więc na start to jest dosyć sporo powinno być tego drewna na budowę. I od razu ciągniemy drogę sobie wyżej. Na razie sobie sam plan miasta tutaj chcę jakoś tak, wiecie, wymyślić, no obmyślić, jak to wszystko będzie wyglądać, a potem się skupię na budynkach. Bo jak same drogi już powstały, to wiecie, potem jest o wiele mniej roboty, przynajmniej tak mi się wydaje. A z jedzeniem aż tak szybko nie musimy się spieszyć, bo mamy dosyć spory zapas. Chociaż teraz sporo mi poszło tego jedzenia na wykarmienie oddziałów, ale to i tak. No tutaj jeszcze łuczników muszę dokarmić, tak? To też tego nie przewidziałem tak do końca, ale spokojnie damy radę. Więcej pomocników wydaje mi się potrzeba, bo 24... A 16 samych budowniczych mamy, to więc tak mi się wydaje, że troszkę jej brakuje tutaj. Jestem ciekaw, jak tam misja przebiega. Aha, tutaj jest na obcych ziemiach skrót i dwójeczka. To jest misja druga. Zapiszemy sobie, bo nie wiem czemu, ale tutaj nie ma, nie mogę sobie, nie tworzy się sama nazwa, więc nie wiem czemu. Takie jakoś taka niedopracowana kampania, tutaj już w ogromny minus z tej strony, po prostu ja nie wiem, jak to może być. W ogóle czemu tutaj robi, co tutaj robi to zboże, czy co to jest pole tak blisko wody, no nie wiem, chyba że to jest trzcina taka, no nie, wodna, czy jak to tam tak jest przy wodzie rośnie, nie wiem, to mi się kojarzy z Minecrafta, tak, takie wiecie, takie taki był. No było coś takiego, taka trzcina była wodna, tak mi się wydaje. Jeżeli pamięć nie myli. Dobra, to ja sobie stawiam tutaj, kurczę, co za krzywe tereny w tym miejscu. Ja nie wiem. To mi przeszkadza w całej... Nie, no tak być nie może, słuchajcie. Jak to tak krzywo? Ja to spróbuję, wiecie, wyrównać na sam początek. Postawcie tutaj dróżkę, mam nadzieję, że coś z tego stworzą. Bo nie wyobrażam sobie, żeby miało być jakoś inaczej. Dobra, górnicy. Dwóch na start. Zabronimy znoszenia rudy w to miejsce, bo że nie chcę, żeby tutaj znosili tą rudę. Bo tutaj będą te kuźnie oczywiście całe. Więc tak to sobie planujemy. Liczę, że ta droga wyrówna ten teren, bo wiecie, ładnie bym sobie postawił trzy gospodarstwa. O, no pięknie, o to mi chodziło. Dokładnie tak to miało wyglądać. No i wiecie, tutaj takie małe poletko będzie. 7 gospodarstw, myślę, że okej. Tylko nie wiem, czy tego pola wystarczy na 7 gospodarstw. Nie wiem, czy oni to wszystko, czy nie będzie mi za mało po prostu, ale... Postawimy tutaj z boku jeszcze jakieś pola i myślę, że muszą być zadowoleni. Najwyżej przeprowadzimy drogę tutaj górą, jeśli tutaj nie będą te pola, prawda? Zobaczymy, jak to się będzie z korkami wszystko tę sytuację rozwijać. Mam nadzieję, że nie będzie ciężko. No i ładnie ruszamy, mi się wydaje. Aha, tutaj są jeszcze te pnie trzew. O proszę. Dziczki, a jedzonko tutaj jest. Nie no, super ogólnie, to wygląda nieźle. No nawet sobie tutaj postawię karczmę, czemu by nie, w tych ruinach. Dobra.
więcej pomocników chyba może być, tak mi się wydaje. Tutaj będą te... postawię kilka po prostu. Dwa młyny chyba i ze dwa chlewy. Bo... tak, chlewy też postawię, bo może jednak... mi się nazbiera tych runów skóry, to... może potem jednak te lekkie jednostki będą mi potrzebne, więc... zawsze te chlewy się, myślę, przydadzą. Dobra, chłopów, 7 aż potrzeba. Czy aż mało tych gospodarstw jest, więc... to nie jest aż tak duża liczba, ale... mimo wszystko. Skasuję to drzewo. Gdzieś tutaj jeszcze to drzewo potrzebuję skasować. Spoko. Zobaczymy. Aha, co jeszcze? Kopalnie powoli mogą być tutaj budowane, bo... takie, wiecie, te złoża są takie... marne, słabe, wiecie, tutaj jest tylko takie główne skupienie węgla, a potem to już tak, wiecie, tutaj na obrzeżach jest tego mało. Będzie tak... no... ta kubka nie jest taka duża, jak się pewnie wydaje, o... o to mi chodzi. Tylko też nie wiem, no o, niech będzie tyle. Będzie 3, 6, 7 kopalni węgla, myślę, że damy radę. Postawimy ze dwie melnice i zobaczymy, jak to się rozwinie. Jest 7, dobra. Oczywiście teraz się skupiam troszkę na budowaniu tych dróg tutaj, ci budowniczy, no ale dobra. Niech tak będzie. Mamy 36 minutę, bo... no nie wiem, czy jest to jakoś tak bardzo dobre tempo mam. Zobaczymy. Może się uda. Zbudować jak w miarę na czas. Żeby tak, wiecie, przed atakiem wroga zdążyć mieć jakąś armię już dodatkową jeszcze. Bo chciałbym, wiecie, z tych starć... z ataku wroga chciałbym mieć najmniejsze straty. I wtedy bym mógł szybciej zaatakować. A te straty mogę ograniczyć tylko przez większą armię i większą ilość kuszników, ogólnie wojska. Więc tutaj no... dużo zależy od tego, jak ten wróg tutaj będzie grał. Wydaje mi się, że... o kurczę, tu nie postawię tych... dobra, będzie dobrze. Znowu coś jest głodne? Nie. Nie, no jest coś głodne chyba. A nie, to była inna wiadomość. Zauważono oddział wroga zmierzając w naszym kierunku. Przygotuj się do obrony. O kurczę, co to się dzieje? Nie no, czyli ten atak nie może być duży, bo ja bym się nie mógł z niego obronić tak szybko. Nie mógłbym wyrekrutować wojsk, tak mi się wydaje. Dość długo te oddziały naciągają. Co się dzieje? Boże, no gdzieś, nie wiem, stąd, nie wiem, przylecą. Wiecie, te dynamiczne skrypty są bardzo dynamiczne i... nie wiadomo, co tu się może rozgrywać. Lecą prosto na nas. Dobra, spoko. To będzie starcie pikinierów na halabarników, znaczy się na ciężką jazdę, więc bardzo korzystnie dla nas. Dobra, reszta to jest tak, taka mieszanka. Ale nie no. Jak one, wiecie, to wróg tak ślepo idzie na nas, to powinniśmy dać radę. Tutaj ładnie, fajnie by było, jakbyśmy skupili na sobie konikami tych, o właśnie, ciężką jazdę. No, wymarzona sytuacja dla mnie. Mam nadzieję, że ten atak się już niedługo skończy. My sobie idziemy do przodu, bo tutaj widzę, że ten wróg... wiecie, no. To powolno, nie chcę do nas wychodzić. Czy najgorsze jest to, że te jednostki kuszników się zatrzymują? Są zbyt mądre. Ale dobra, to wszystko. Obyło się bez większych strat. No, czy myślę, że nawet całkiem. Jeśli będziemy mieć jeszcze z pół godziny, no jeszcze z pół godziny, no wiecie, rozbudowę miasta teraz, to spokojnie myślę, że wroga załatwimy. Tylko, że wiecie. O kurczę, no. Tak wrednie, po prostu tyle miejsca tutaj się zmarnuje. Ale nie, dobra, nie zmarnuje się tylko końca. Ja sobie tutaj to zabuduję tymi
Garberniami. A nie wiem. Tutaj sobie postawimy piekarnię. Sobie postawimy piekarnię. Nie se. Takie wiecie, se. Górnicy, górnicy. Szkoła tutaj się przyda. Kurczę, to drzewo mi przeszkadza. No nie da rady tej kopalni postawić jeszcze jednej. No, a tak by mi się przydała. Naprawdę by dużo dała, tak mi się wydaje. Ile mam złota? 34, dużo jeszcze. I nie wiem, czy... Nie gromadźcie może tego węgla. Nie jest mi on potrzebny do szczęścia. Aha, jeszcze. Oczywiście bym zapomniał. Tej hodowcy potrzebujemy. No i piekarzy. Jeszcze dwóch do tego będzie potrzeba. Szkoła jednak droga by się przydała bardzo. Tutaj zabudujcie. To jest jedna menu. Nie, tu jest szkoła. To ja nie wiem, gdzie menu postawię. Tutaj się dwie zmieszczą. O, genialnie. To miejsce było przeznaczone po prostu dla nich. Na te mennice dwie. No i nie wiem, tą górą, wiecie co, tutaj chyba myślę, że ja i tak będę wykorzystał to złoże węgla tutaj. Prędzej czy później, więc ja tą drogę sobie tutaj poprowadzę. Tak czy siak. I na pewno tutaj trochę łatwiej. Chociaż nie, bo tutaj się nie ma przejścia, prawda? Ale tędy jest, dobra. Spoko, tutaj też będzie fajnie. Dam radę. Nie jest tak źle. Jakby miało być. Tutaj się nie zmieści, dobra. Tutaj też nic nie pyknie. Chyba, że tutaj bym zabudował. Zobaczymy jak to. Jak z tym miejscem tutaj. To wygląda? Nie, no tutaj tylko na garbarnię ewentualnie jakieś postawić. Się nadaje to na plac. To zrobimy tak. Łączymy te drogi. Chociaż tak bym chciał, wiecie, o, najbardziej po brzegach to poprowadzić, bo tutaj może jakieś budynki by się jeszcze zdało zmieścić. Tak, górników mamy, potrzeba 10, a jest 8. Więc jeszcze dwóch doróbmy. Hutników w ogóle nie ma, czyli dwóch. No i złota prawie się wykończyło. Ale mamy już całkiem niezły start. Znaczy 20 zapasów mamy żelaza. Myślę, że powoli tutaj możemy odpalić sobie dymarki. Przecież tutaj nie można zabudować, bo ja będę musiał tutaj kopalnię jeszcze węgla postawić. Więc trzeba tutaj to miejsce jakoś tak, wiecie, omijać fajnie sobie. Weźmy tutaj zbudujmy dwie. Czy usuniemy te drzewa tutaj?